Dzień dobry moi drodzy, witam was ponownie w naszej serii z RimWorlda. No, to jest drugi odcinek, to pierwszy raz witam ponownie ostatecznie, ale trochę osób się tam zgłosiło pod poprzednim materiałem, więc jak ktoś się nowy pojawi, to jak najbardziej nazwiemy, dodamy i tak dalej, i tak dalej. Dobra, więc za 4 dni to coś się uruchomi samo z siebie, mimo że liczyłem na to, że mogę sobie na spokojnie pobudować i wtedy dopiero zaczniemy, ale no okej. Okay. Nie to nie, to przynajmniej będziemy tutaj piszczeć i kwiczeć. Tutaj troszeczkę temperatura nam spadła, obecnie wynosi 17. I cóż, jedzenie jest, to się zepsuje dopiero za niecałe 2 dni, więc na spokojnie będziemy jeszcze mieli czas, żeby to przerobić. Vito już tutaj bada, idziemy w kowalstwo, no bo mówię, najlepiej byłoby dojść do rusznikarstwa, to trochę jeszcze nam zajmie, ale wiadomo. Musimy mieć jakieś strzelby i nie tylko, bo zaczyna już tutaj jakieś granaty odłamkowe, chociaż odłamkowe to tak różnie może być, tak na dobrą sprawę. Kolorowe światła raczej nie jest to coś, co by nas interesowało w żadnym momencie. No i tutaj jeszcze będzie dużo do roboty, tak na dobrą sprawę. Więc tutaj możemy robić sobie kamienie, które wykorzystamy do murów. To no nie jest to coś, co chciałbym, żeby teraz się tym nasz przyjaciel zajmował. Bo on tutaj, jakby tam idzie to budownictwo, no coraz bliżej. Jak będzie miał 4, to będzie mógł krzesełka porobić, wow. Ale nas interesuje w sumie 5, bo on potrzebuje budownictwa 5. No ktokolwiek potrzebuje, ale jemu jest najbliżej, żebyśmy generator na drewno ogarnęli. W sumie, bo ja tak jak mówiłem, nie, jest tutaj gdzieś... Jest tu gdzieś, jakby tak ciemno nie było, jakbyśmy te światło ogarnęli, ale tak zasilania nie ma na ten moment sensownego. Znaczy nie, czekajcie, a mogę to postawić? Czy to też... A budownictwo 4 to turbinę wiatrową ewentualnie postawimy. No komponentów trochę mamy, więc możemy ewentualnie. Niewielkie ryzyko załamania, dobra, dobra. Czy ty poszedłeś spać? Nie, ty czytasz. Prawda? W takim miejscu. Po ciemku czytasz? Nie. No dobra. On strzelectwo chyba sobie ogarnia. Nie wiem czemu akurat wybrał tę książkę. Już bardziej tu budownictwo mu się przydało, ale już nie będziemy go tutaj strofować. To było od budownictwa? To jest od budownictwa. Więc jak już chcesz coś czytać, byczku, to ja bym to ci kazał czytać. Żeby nam to się nie zepsuli. A, bo ty musisz usiąść, no tak. Ewentualnie mogę wam tutaj w sypialni waszej ciemnej wrzucić coś. Możemy zrobić jeszcze naścienną tutaj pochodnię na razie. Gdzie nie gdzie. Nie wiem, jak bardzo to może wpłynąć na to, że nam się swajczy wszystko. Więc liczmy na to, że nam się nie swajczy. Co wy na to, byczki? Dobra, coś takiego zróbmy. On sobie czyta i czy to... No tam powoli mu idzie, nie? Ale no to tak jest... Tyle samo byś ogarnął, po prostu budując. Więc ja wam powiem tak, idź tu może zrób. I? Przyjacielu? I? Czemu nie mogę tego wybrać? No tu mogę, a jeśli chodzi o te pochodnie... A, no dobra, to na przykład tutaj zbuduj. Później tam Witusiowi ogarniemy, ale nie mamy. To tam pójdziesz, ogarnisz jeszcze te dwie rzeczy. Trochę światła tu by nam się przydało. No dobra, ty poszedłeś teraz tam. No niech ci będzie, później tu proszę wrócić. I tutaj zrobić co nieco. Ty jak tam z jedzeniem, przyjacielu nasz piękny? Głodny się robisz. Znaczy, no jedzenie mamy tutaj, nie? Tutaj nie wiem, ile on zeżry, a raczej zeżry dużo. Ile my tam, jeśli chodzi o to kowalstwo, no jakoś to idzie, no bo tam Vito ma dużo w inteligencję. Jak tam z potrzebami? Odpoczynek. No to na spokojnie, na spokojnie. Jeszcze będzie ten odpoczynek. No nie jest to teraz super istotne, tak na dobrą sprawę. Znaczy, no jest istotne, ale
musimy się rozwijać, jak tutaj dziwne rzeczy będą się działy, których niekoniecznie chcemy. To zależy, że chcemy, ale nie chcemy, żeby to nam się skończyło wielką śmierdzią. No cóż, liczmy na to, że to mi się nie podpali. Idziesz jeszcze po to drugie, nie? A w sumie... Gdzie ty idziesz? Tutaj, no dobra. Jak tu zrobisz, to później tutaj zrób. Żeby Wituś nie siedział w ciemnościach. Okej. Troszeczkę, żebyśmy też my widzieli trochę lepiej, co tu się dzieje, nie? Ej, jaka konstrukcja nieudana, kurde. Tak nie wolno. Tak nie wolno robić. No to dobra. To uznaję, że kolejna rzecz, którą zrobimy, to taka turbinka. Myślę, że możemy bardziej... No bo tutaj chcieliśmy to jeszcze wykorzystać, więc tutaj będziemy się budować. To taka turbinka mogłaby tutaj sobie powstać, moim skromnym zdaniem. Znaczy nic złego z tego tytułu nie wyniknie. Oczywiście na razie nikt jej nie zbuduje. Bo nasz przyjaciel, który mógłby ją zbudować, potrzebuje jeszcze troszkę ponad 1000 punktów. Ale to się ogarnie. Vito... Ej, Vito. Okropne baraki. Ty żeś widział okropne baraki, kurde. No i tak, to się nie zepsuje, więc luz. Potem mamy te 2 dni, więc trzeba będzie ogarniać temat. I teraz jeszcze kwestia, no kwestia podłogi w sumie tutaj jeszcze też do zrobienia. Bo już niech będzie, że zrobimy tutaj drewnianą podłogę. Na razie to będzie jedyne pomieszczenie z podłogą. Tak to sobie wymyślimy. On tam przyszedł zjeść. Dobra, pytanie dnia. Ile zje? Dyszkę chyba, nie? Czy więcej niż dyszkę? Uwaga. 30 zeżarł. A chociaż się najadł? No najadł się. A to będzie bolało. Wiesz co, bladacz? Ty właściwie chodź. Ty powinieneś iść mordować wszystko, co się rusza, bo ty musisz mieć tyle żarcia. Dobra. Tam były koniki, ja wiem, ale tak patrzę za małymi główienkami. Chodź tutaj. Na szopa. Dobra, Vito, jak tam? Idziemy powoli z tym kowalstwem. Musimy się przez nie przebrnąć. Tam nie za bardzo mnie interesuje, że jakieś hełmy mogą mnie tam interesować. Dobra, my tutaj sobie pomordujemy. Potężna walka ze szopem. Dobra, dopuść. Chodź teraz tu. Vitusiek. A, bo ty masz brak przydziału do transportu. Dobra, na razie... Dobra, na razie zatrzymajmy się z tym kowalstwem może. Dam ci na trójkę to. Przenoś. Dobij to. Dobra. A... Widzimy jeszcze coś małego? No tu jelonki, ale jelonki mogą zaatakować. Dobra. Chodź, zobaczymy, co się stanie. A tu jeszcze była wiewiura. Nie, czekamy, aż się zamieni w szaloną wiewiórę. Szalona wiewiura musi być. Już to zagranie w Rimworda bez szalonej wiewiury. Angry wiewiórka. To może być przepotężna bitwa. No. No, panie Gulu. O, to tak. Wygląda. Dobra, ledwo się udało. Hobby na śmierć. Reszta takie... Co on robi? My nic nie wiemy. Dobra. Luz, panie Vito. Odpoczywa. No dobra, już nie będę niemiły i pozwolę ci odpocząć. Ten tutaj jak? Ty możesz robić co chcesz.
No szkoda, że nawet takiego przenoszenia nie możemy dać temu gulowi, nie? By się to przydało. A ty sobie odpocznij, już nie będziemy cię tutaj denerwować. Ten też sobie niech odpocznie. Dobra, wstał. Niech zje, jak zje, to niech może on przeniesie mimo wszystko. Przenoszenie i przeniesie jeszcze tu. Dobra. No koniki to my sobie olejemy na razie, niech sobie żyją. No oswoić jeszcze można by było, ale to by trochę zajęło ostatecznie. Dobra, zwiększmy prędkość. Jak tam ty ogólnie jesteś szczęśliwy? Tyle dobrego. No bo tak jak poznosisz, to myślę, że kolejną rzeczą, którą możesz robić, jest rozwalanie tych drzew. I trzeba tutaj nam pilnować tego. Jeden dzień, a później się zajmiesz tutaj robieniem, tak na dobrą sprawę. Wita, jak tam? Będę ci przerywał, bo ty przede wszystkim jesteś w harmonogramie ustawiony, że śpisz do 15. Co za Wito, kurde. No typowy Wito. Jak tam bladacz? Już się ogarniamy. To dobrze. Oho, no dobra, nazywamy. Republikańskie porozumienie Tedla. Osada to będzie... A że Lutelandia nie, żywo Lutelowice albo takie rzeczy też nie. Z racji co tu się będzie działo, to równie dobrze mogą być potwory wielkie. Polskie wariacje miast. Potwory wielkie. Nasza frakcja to będzie Ktulowo. Gulowo. Gulowo. Znaczy nie, no Gulawa to tak to bardziej jak jakaś nazwa miejscowości. No to może być jakiś ten... O, będzie grupa antygulowa. I grupa antygulowa będzie wykorzystywała gulę. Tak. Tak to jest. Dobra. Co ja miałem robić? Ty miałeś ogarniać tutaj temat, a później trzeba będzie tutaj ciachu. Nie lubię, jak jest w sumie wybranie miejsca na podłogę, a później nic nie widać. Tam już to damy na piątkę. Cyku, cyku na patyku. Później buduj podłogę. Masz czego? Wito do 15 śpi, to zaraz się obudzi. Pójdzie jeść, a później zobaczymy, co wykombinuje. Tutaj na razie jest paliwo. Jeszcze jest na 3,5 dnia, okej. Okay. Zbieraj, buduj. Musimy dobić do 4. poziomu budownictwa u ciebie. No, prawie idealnie. Prawie idealnie, przyjacielu. Konstrukcja nieudana, no to mniej idealnie. Gdzie idziemy? Idziemy spać? Co ty mi tu? No dobra, trochę się zmęczył. Niech będzie, że się zmęczył. Trochę mu damy, ale nie za dużo, biorąc pod uwagę, że to się psuje. No to się też psuje, więc przyjacielu, ja mimo wszystko bym ci polecił dokończyć budowę. I później jeszcze tutaj kazał budować. Niech buduję. No halo. A, więcej drewna potrzebujesz? A, bo ty to jedno konkretne zbudowałeś, tak? I ty idziesz teraz tam. Trochę to chamskie. Jeszcze tutaj. Dobra, idealnie. A, tam jeszcze dorzuciłeś. No dobra, niech ci będzie. Tylko no właśnie nie. Podłoga. Chociaż tu zrób te trzy. Żeby to aż tak źle nie wyglądało. Dobra, i teraz tutaj za 20 godzin się zepsuje. Tu za 20 godzin. Tu mamy 1,9. Tu mamy 2 dni. Tu mamy... Dobra, to na razie jeszcze możesz poczekać. Bladacz się kręci. Tylko wiesz, bladacz, uważaj, bo jak ktoś tu zaatakuje coś, a ty będziesz na drugim krańcu mapy, to trochę tak zwane dopsko.
A te książki, wiesz co, jakbyś mógł przenieść to i przenieść to, żeby to na mnie leżało. I tak trochę głupio, trzeba będzie jakie półki porobić. Dobra. Zjadłeś, idź spać. To jest dobra kolejność, bardzo dobra kolejność. No dobra, z tym kowalstwem nie idzie tak tragicznie. No już myślę, że można olać kwestię łuków i... No nie, no broń dwuręczną nie ma sensu i trzeba iść później tu od razu i później od razu tutaj. Takie jest moje zdanie, smutne, ale prawdziwe. Lato, lato wszędzie. Właśnie, trzeba będzie jeszcze porobić ubrania. Okej. Okay. Tak. Czy Vito, ty nawet pewnie nie jesteś dobry. Czym ty jesteś dobry, Vito? No w myśleniu jest. Nie no, rzemieślnictwo. Takie tematy są dla Witolda bliskie. No dobra. No bo ogólnie to trzeba będzie jeszcze w sumie w pole uprawne jakieś ogarnąć, które byśmy dali tutaj, myślę, na ten moment. Nie za duże, takie, żeby było. Jaki ty masz poziom? Uprawa 5. No prawie 6, więc okej. Bo tu jest 5 truskawki, możemy robić. Nie możemy tej sadzonki robić, nie możemy korzenia leczniczego robić. Dobra, daj tutaj sobie truskawki. Nie ma sensu dawać za dużo. Sobie odpoczywasz teraz, mówisz? Ja ci dam chyba takie dodatkowe zadania, Vito, bo to jednak... Spanie w upale. No dobre. Możecie gdzieś dostać, tylko na razie tu możemy wam zrobić, co najwyżej. No korci, żeby tak szybko przejść z badaniami, ale też korci, żeby Vito coś tutaj porobił więcej. No ale już może niech robi te badania. Panie przyjacielu, pan już jest w miarę ogarnięty. Ja bym panu powiedział, idź budować dalej. Czy on zeżarł? Nie, on zeżarł mięso. No właśnie. Nie, nie idź do spania, naprawdę. Ja wiem, że ty masz kazane iść spać, ale... A, tylko ja sobie to na shifcie robię, to nie. Bo na shifcie to my nic tu nie zrobimy. No spoko, odłamki zleciały. Luz, luz. Niechaj będzie. Co konstrukcja nieudana? Tu zrób przede wszystkim. O, będzie światło. Tu zrób. Tu zrób. Tu zrób. Goście. Ludzka Liga Mondabo. Okej. Okay. Mam nadzieję, że nie jesteście tutaj jacyś oszukani. I się nie zamienicie w jakieś straszne stwory. No to chyba wszystko jest możliwe, tak na dobrą sprawę. Dobra, jest podłoga. Idziesz jeść, Vito tam. No i skończy chociaż to kowalstwo. Dobra, ty to naprawdę zajmij się już może tylko i wyłącznie tą budową. Im więcej tu zrobimy, tym lepiej dla nas. No ale co ty masz, kurczę, takie budowa? Nie ma takiego złego budowania. Ciągle jakieś problemy. Wy coś ten, jakieś handlowanie, czy tak do samej idei tu przyszliście? Nie, oni tak sobie dla samej idei przyszli, nie? A gdzie jest trzecia osoba? Było jeszcze trzy. A trzecia co się opierdziela? Nie? Ja wam nie ufam. Wy jesteście jacyś dziwni. Dobra, no tutaj zrobimy co nieco. Ej, ile ty żresz? Czy panu coś nie pomyliło? 8 godzin, 9 godzin, no to zaraz się tym jeszcze zajmiemy. Ale niech tam pościna co nieco. No bo przynajmniej tutaj będzie już zadaszone. Gdzie ten dach wam wyszedł?
To jak zrobisz, to będziesz gotował wtedy. No to jest 6 godzin, to jest 7 godzin. Ty w sumie powinieneś sobie jeść ludzi jeszcze, byczku. Może mu pozwolimy w końcu jeść ludzi. Vito poszedł spać. Dobra. Mamy już tu krawieckie. Właśnie mówiłem o ubraniach, a my już sobie zrobiliśmy. Jakieś czapeczki zimowe trzeba będzie porobić, tak na dobrą sprawę. Możemy tam... A mogę Gula ubierać? To by było fajne. Bo na razie dwie czapeczki zimowe tam im zrobimy. Znaczy kiedyś ktoś może się tym zajmie. Akurat Vito będzie chyba, nie? Gdzie ty idziesz? Czy ja nie kazałem mu gotować? A, ty nie masz. Dobra, to idź tu najpierw. Cóż, rzeżniczy, ogarniamy temat. I wtedy tutaj powinno być dużo mięska, chociaż ten zaraz się rzuci pewnie na życie. Chociaż, bo to jest inny rod. Nie, to jest mięso z indyka, to jest dziczyzna. To on to będzie jako jedno brał? Musiał si. Gotowanie. Zresztą nam się porobiło teraz więcej tego przynajmniej. O, idzie żyć, nie? Jednak nie żyć. To się za 3 godziny zepsuje. Możesz sobie zjeść tę siódemkę. Pozwalam ci. Trochę się naje, tak? Leciutko, ale jednak. Okej, jesteśmy atakowani przez sojusz Gabela. Nie, to jakiś łysol. Ale ma maczugę. No dobra, nie łysol, nie wiem. Widzę gołego człowieka, mówię łysol. Akurat łysolem to on nie jest, ale... To jest inna sprawa, nie? Ja chciałem tylko zobaczyć szybko, jak mu skoczy... No, troszkę skoczyła ta siódemka. Dobra, łysol, chodź. Znaczy łysol, bladacz, chodź. Niewielkie ryzyko załamania. Nie ma żadnego ryzyka załamania, to są jakieś pomówienia. To są kłamstwa. Tej, ale... A, tutaj... Nie, tu może składajmy prosty posiew. W sumie to byśmy mogli jeszcze tu zrobić drzwi. Ale to później, dobra. Posiłki tutaj też proszę składować. A teraz mi to przeniesiesz? Przenieś mi tam ten prosty posiłek. Mi się za 4 dni zepsuje. Znaczy, koledzy tu chyba pomogą, nie? Dobra, Vito może trochę poprzenosić. Kowalstwo już bliżej niż dalej końca. Ten sobie odpocznie. Vituś, ty możesz tu... A, potrzebny materiał. Bo to musi być wełna, no tak. No tak. To jakie tam jeszcze możemy rzeczy? O, kapelusz kowbojski to w sumie coś też dla Witolda ostatecznie. Kurtkę byśmy mogli. Materiał lub skóra. Takie dwie kurtałki może jeszcze. O, czapeczka. Hej, ona była. W ogóle płaszcz laboratoryjny. Okej, dobra. No to będzie dodatkowe jedzonko. No bo ty ludzkie mięso też zeżrysz, więc akurat. No w sumie, żeby Gul nie żarł mięsa dla ludzi, dla moich kolonistów, to wystarczy, że on będzie mordował innych ludzi i on będzie sobie jadł takie mięso. On będzie kanibalem ostatecznie. Znaczy, no to już nie jest kanibal. I dobra, bo idzie. No jednak ja myślałem, że będziecie w niego. Ale dobra, strzelają. No to chodź tam. Dobra, no i łatwo poszło. O, jeszcze jedzenie przyniósł. Jaki dobry człowiek. Zabij go tam. Ucieka! Żarcie chce mi zabrać. Ty chłopie. On się czołga. Nie pozwólcie mu się czołgać. Dobra. Więc... Możesz skonsumować, co oczywiście teraz nie jest niczym dobrym. Ale byśmy... Kurczę, szkoda, że on nie może chociaż nosić, bo... No bo ci zaraz będą płakać, że tam, o, widzieliśmy zwłoki, kwi.
No i po co to komu? Czy ja tutaj dałem zwłoki? Zwłoki ludzkie tu mogą leżeć. No to oni będą piszczeć, będą widzieli zwłoki ludzkie. Taka jest prawda. To inaczej, zwłoki... No trudno, na razie tam to będziemy składować. Okej, ty zrobiłeś swoje, jestem z ciebie dumny. Witoldzie, jakbyś mógł tak przenieść ten pemikan, a później przenieść maczugę, a później przenieść tu kolegę. Podarunek, co mi dali? Super stal. O kur. A później przenieść super stal. Bo to są dobre mordy, jak widzimy. Ten, dobra, niech odpoczywa. Nie będziemy już nie mieli dla niego. Koniki tutaj konikują. Może ty tego sobie zeżysz, ale też nie całego. Wypadałoby go przerobić ostatecznie. Nie, przepraszam. Ja chciałem szczegóły. Zwłoki ludzkie też tutaj damy mimo wszystko. Bo tutaj... szczegóły... Mięso ludzkie nie. Dobrze. No to po prostu będą sobie rozczłonkować człowieka, ale nie będą go jedli. A ten będzie miał przynajmniej dodatkowe mięsko. Więc Vito niech robi swoje. Cacy, cacy. A ja myślałem, że on ucieka, że zobaczył trupę. Znaczy on już teraz jest tutaj... ujrzenie zwłok minus 4. No to jest problem, nie? Że oni tutaj będą te zwłoki widzieć. Chociaż nie będą widzieli za długo tych zwłok, bo zaraz je tam przerobimy na coś lepszego. Na mięsko dla gula. Dla Ktula. Kubełki z człowieka. Każdy lubi. Każdy potrzebuje. Dobra, ty... Ty się robisz głodny. Ale to odpoczywaj sobie tam na razie. Będziemy ci przeszkadzać. Zostały nam 2 dni i 6 godzin do tego aktywacji tego monolitu. Także tego. No, a ty wstałeś, idziesz sobie zjeść. Bardzo dobrze. Jak zjesz, to kolejna rzecz... Nie skonsumuj, Boże Święty. Będzie oprawianko. Oprawianko, przyjacielu mój. Jak tam twoje budowanie? No, już bliziutko. Dobrze. Będziemy mieli zaraz zasilanko. Na spokojnie, ogarniemy temat. Będzie zasilanko. Zrobimy to. Wtedy pójdziemy z kablami. I będzie to działało przede wszystkim, będzie nas ochraniało. Znaczy mówiło tylko, że zagrożenie, Nie patrzcie na te, zamknij oczy i tam ciachaj po prostu, okej? Okay? Tam nic nie ma, czego byś nie widział. No i mamy ludzkie mięso, kolega na spokojnie może sobie ludzkie mięsko teraz zżyć. No ale mówię, jedyny problem, ja tutaj nie mam żadnych przydziałów dla niego, ani w zwierzętach, ani w ludziach, więc nie mogę mu powiedzieć, nie jedz tego, a jedz to. Jedyne co byśmy mogli zrobić, to go zamknąć gdzieś w sumie, takie więzienie zrobić dla takiego gula i tam mu składować ludzkie mięso i wypuszczać go tylko na tym trybie bojowym, jak chcemy, żeby coś zaatakował. Ostatecznie nie jest to taki zły pomysł, jak mi się wydaje. Potrzebne struktury obronne. Tak, tak. To możliwe, że też by się przydało, chociaż na razie no to pułapkę kolczastą sobie mogę zrobić co najwyżej, to tak 3 na 10, szczerze mówiąc. 3, a ty, co tam się denerwujesz właściwie? Ujrzenie zwłok minus 4, zakłócono mój sen. Dobra, to nie mogę go ruszać, bo znowu się zdenerwuję tylko. Tak na dobrą sprawę. Zwiększymy prędkość. Vito może w międzyczasie skończy to kowalstwo. Akurat nie byłoby takim złym pomysłem. Ale przydałoby się pościnać trochę więcej. Co tam możesz robić, Vito, wszystko, nie? Ostatecznie. Dobra, Vito, wiesz co? Ja cię przydzielę do leśniczego, mimo wszystko. Będziesz psuł, no ale przydasz się. Już pozwolę ci skończyć chociaż to kowalstwo. Ale nie chciałeś skończyć, żebyś szedł spać? Nie, to za wcześnie dla ciebie na spanie.
pójdziesz na jedzenie. No dobra, tylko ja muszę też pilnować. Ten to wiadomo, tu za 1,4, tu za 1,3, tu za 1,4. 3,5. To się nie zepsuje i to za 1,8. Dobra, to przez jeden dzień jeszcze możemy olewać temat. Ale trzeba będzie porobić trochę tych prostych posiłków jak najbardziej. No ale ten tam niech sobie odpocznie. Ten już biegnie jeść. Błagam, ludzkie mięso żry, frajerzy. Mówię, no, trzeba będzie chłopaka zamknąć. Czy on się zdenerwuje, jak będzie zamknięty? Będzie miał jedzenie, on nic więcej nie potrzebuje. W sumie, czekajcie, bo my możemy strefy wyznaczyć, ale no ja go nie mogę tutaj, ani tu. Tu go nie ma i tu go nie ma. Nie ma żadnej osobnej zakładki. Więc zarządzanie strefami nic mi nie da, no bo on i tak będzie sobie łaził gdzie chce, bo nie mogę go do żadnej strefy przydzielić. To jest jedno dziwne. Dobra, bladacz, sorry, a nie, ale ja wydaje mi się, że trzeba zrobić taką straszną rzecz, jak więzienie dla ciebie. I tam ci będziemy składować jedzenie po prostu. Bo tutaj będziemy chcieli mieć klimatyzację. Też nie, będziemy musieli zrobić dla niego klimatyzację, kurde. Dobra, tu dostaniesz więzienie. Takie łomy, już miał tutaj 4 kwadraciki. Drzwi z drewna. Dobra. I tam go wyślemy. Czego w sobie mogę trzymać tak cały czas, ale no w końcu zgłodnieje. No dobra, mogę tak go trzymać w sumie i mówić mu, co może jeść. No dobra, dobra, nieważne. Ale już żeby ten, to tego po prostu się zamknie i tutaj mu się zrobi jakieś miejsce na jedzonko i tyle. A później będziemy go wypuszczać tylko jak trzeba będzie się z kimś poklepać. Idziesz na spacer. No niech będzie. W sumie to trzeba będzie troszkę zebrać. Nie będziemy ci przeszkadzać. Ale będę wdzięczny, jak skończysz. Polecenia. Możemy pościnać te drzewka. Tu kilka drzewek mamy do ścięcia. Kobieta żyjąca wśród dzikich zwierząt przybłąkała się na ten obszar. Nazywa się Hornet. Możesz spróbować ją aresztować lub oswoić. Okej. To aresztować. Oswoić. Oznacz dzikie zwierzęta, które... Aż tak? Uznajemy ją za dzikie zwierzę. To ja nie wiem, kto tu ma zwierzęce dobre. Ty masz 4. No, w sumie to jest tylko jedna osoba, która ma cokolwiek dobre. 50% szans, znaczy na aresztowanie. Nie, my chcemy ją oswoić. Dzikuski mogą zaatakować przy nieudanie próby oswojenia. A, 7 trzeba mieć na umiejętność zwierzęcą. To trzeba ją będzie... Trzeba ją będzie w takim razie aresztować. No za chwilę. Czyli buduję jednak dla kogo innego więzienie, kurde. Dobra, to trzeba rozebrać. To trzeba rozebrać. Tam pościnaj. Albo ją zabijemy, żeby było mięso. No nic nie powiedziałem takiego. Nic takiego nie powiedziałem. I czekaj. No strzelectwo 11, przyda się. I budownictwo 5, przyda się. I gotowanie 5, przyda się. Dzika człowiek kret, okej. Okay. Mizoandryz, nie lubi mężczyzn. Ale nie, bo Vito to nie jest mężczyzna, Vito to jest kobieta. Tylko ten Artyom to jest mężczyzna. Obladacz też jest kobieta. Chociaż nie wiem, czy uznajemy u niego, czy to jest kobieta. No to nocny Marek, no to z Witoldem będzie się tam... No musimy cię w takim razie tam ściągnąć. Bladacz, nie masz nawet takich... Nie masz takich nadumiejętności. Dobra, ale żeby aresztować, to musimy zrobić łóżko, więc bladacz, jednak stąd spadasz. Bo my musimy tam rzucić łóżko, ale lepiej z drewna. Cyk. Dobra, no ważne, że on tam jeszcze się tutaj stara, w tym budownictwie. Jest bliżej niż dalej. Do zwycięstwa. Jakbyś mógł... A,
drewno potrzebujesz. Gdzie idziesz właściwie? Idziesz żryć. No dobra, jak zjesz ryż, to tutaj zbierz co nieco i zrobisz łóżko. Także na razie to przydzielimy jako więźniowi, ale nie. Myślę, że nie ma sensu. A, i trzeba patrzeć na to, ale jeszcze nie. Dobra, ogarnij te dwa drzewa. Nie wiem, czy to starczy. Uwaga, uwaga. Zbuduj na łóżko. Pobłagam, żeby ci wyszło. Dobra. I to możemy... musi być zamknięte. No dobra, to na razie budujemy szybko, żeby było zamknięte. No, tylko że całe drewno poszło. Dobra, zetnij to. No, na razie musimy poczekać na drewno. Vito, jak tam twoje potrzeby? Dalej tego kowalstwa, żeście skończył, kurde, Vito. Ej, Vito. To sobie jeszcze oznaczmy do ścięcia. Tak, jak już to robisz, to dobrze. Jak to zrobisz, to tamto zrób. Dawaj, dawaj. Pyk. Pyk. Super, nawet jest teraz... Dobra, dla więźniów, no to możemy panią spróbować ogarnąć, żeby nam nie uciekła. Aresztujmy ją. Na wszelki wielki, jakby była bardzo agresywna, ona coś ma w ogóle? Ona ma... Ona nie ma nic. No dobra. Tylko my też nie mamy innej broni, kurde, jednak co, w ten łuk pójdziemy, głupi? No maczugę jej damy, ale ona ma strzelectwo, kurde. Chociaż ona tam niby walkę wręcz ma jakąś, jakąkolwiek. No. To dostaje na razie maczugę. I tu stój grzecznie i pilnuj. Artyom ją tam ogarnie. Wyżyczkę wystawimy i po sprawie. Chodź tu. Dobra, udali się. No chodź, wrócimy tobą. Widzisz, miało być więzienie dla ciebie, a nie wyszło ostatecznie. Jak to już bywa w życiu. Vito, jak ty odpoczniesz, zrobisz swoje, będziemy szczęśliwi. To wytniemy. My gdzieś tu jeszcze mieliśmy chyba jakieś krzewy, które do oznaczenia. Te oznaczyłem. No tu jeszcze jakieś są, to możemy oznaczyć. Chodź, bladacz. Widziałem tutaj gdzieś zajączka. Przepraszam. Atakuj wręcz. Idź i morduj. Dobra, zwiększymy prędkość. Dawaj, dawaj, dobra. Pobij na śmierć. Super. Dopuść, super, dobra. I mamy tę piękną panią, którą... Gdzie to się to robiło? Dokonaj egzekucji? Nie. A czemu nie możemy próbować ją oswoić, że tak powiem, przez to, że jest dzikuską? No ale dobra, no cena niewolnika jest zawsze, no to zawsze można sprzedać ją. No nie wiem za bardzo, przez to, że jest dzikuską, nie można z nią gadać? No dobra. Niech już zeżry to. A, ty już masz? Kiedy ty sobie wrzuciłeś budownictwo, kurde, 4? Nie wiem, ale ma. To jest wspaniała informacja. Teraz módlmy się, żeby to się nie popsuło. Uwaga, uwaga. Dobra, jest, super. A teraz oczywiście badanie ukończone kowalstwo. Dobrze, dobrze, Vito, dobrze. Jesteś dobry, Vito. No to myśl 400 marnować na łuk, czy już iść w obróbkę maszynową. Później w rusznikarstwo. Myślę, że olejmy łuk. I idziemy w obróbkę maszynową. Badajmy. I tam nam zostało 1 dzień i 9 godzin do tego monolitu. Dobra, najważniejsza rzecz. Zasilanie.
Przewody elektryczne chcemy. No to po prostu musi tak sobie iść. Zrobimy to w ścianie na przykład. No chyba tyle starczy na ten moment. Dajmy taką nadzieję. No cóż, no to zawsze można dokonać egzekucji. O, Vito przynajmniej ścina, dobrze. Vito coś robi mądrego. Raz w życiu. O, dobrze, robisz to, robisz, zasilanko. Nie idealnie, ale robi. To się liczy, prawda? Teraz sobie żryż. Dobra, poszedł spać. Vito teraz poszedł w badania. Wiesz co, Vito, mimo wszystko najpierw te sosny ogarnij, żeby nasz drugi przyjaciel miał mniej roboty. Ale i tak jestem z ciebie dumny, że tam ogarnąłeś co nieco, jeśli chodzi o to kowalstwo. Bo kowalstwo oczywiście też nam dało trochę rzeczy. Ale to buławy i tak dalej, no kuźnie co najwyżej możemy postawić dla samej idei, żeby już stała. Topór wyłomowy. No, ten hełm tylko co najwyżej myślę. Więc możemy ewentualnie zrobić kuźnię. Myślę nad elektryczną ewentualnie, ale na to budownictwo 5 potrzeba. Trzeba będzie zwykłą kuźnię. Taka kuźnia to tutaj mogłaby gdzieś powstać. Myślę, że można później zrobić przejście między tymi miejsc, chociaż ostatecznie równie dobrze można tak zrobić, przecież to nie musi być każdy budynek do czegoś innego, nie? Idziesz żryć? Zeżryj ludzkie mięso. Zasmakuje ludzkiego mięsa i później się rzuci na biedną hornet. Dobra. No to na razie muszę go pilnować po prostu i rozkazywać, co on ma jeść. Ścinaj, ścinaj, Vito. Dasz radę. A, bo tu gdzieś jeszcze był zając chyba, Vito, nie? To jakbyś mógł później przenieść tego zająca, to w ogóle byłoby fajnie. A, to my chyba możemy już robić krzesełka. To takie krzesełko będzie już lepsiejsze. Trochę się podszkoli jeszcze nasz Artium. Tirin, tirin, tirin. Dobra, zwiększmy prędkość. Ile ty tam potrzebujesz jeszcze? No zaraz wstaniesz. Dzień dobry. O, wstał i od razu do roboty poszedł. Jaki dobry człowiek. To jest dobry człowiek. Tu jest jeszcze zablokowane przez to pola. Proszę ją ściąć. Nie wiem, czy... Nie, no to pola, to jest sosna. Gdzie wy tu to pole macie? A przez to. Vito trochę tam ścina, no ja wiem, ale... Ale musi. Trochę się zmęczy, nic mu się nie stanie złego. Dobra, będzie krzesełko. Zostało nam 20 godzin do tego strasznego czegoś. I się staną złe rzeczy. To dobrze, że się staną. Dobrze i niedobrze. No, jak już nie mógł do końca, nie mógł do końca, no. Ja wiem, że duże ryzyko, ale to jest ostatnia rzecz, którą on robi. I może i spać, tam jeść, co on tam potrzebuje do szczęścia. Zaraz, Vituś, zaraz. Zanieś tylko tego króliczka i możesz sobie robić, co ci się żywnie podoba. Później zrobimy im stół, oczywiście. To się zepsuje za 13 godzin, to za... za godzinę się dziczyzna zepsuje. O, w dupę, ale żem olał temat. To nie zdążę już. Może ty coś chociaż zeżrzysz sobie? Dawaj, jedz, 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 jedz. Gdzie ty idziesz? Nie, 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 nie. A, bo tutaj pewnie już mamy zlecenia zrobione. To może ustawimy ich więcej. Gotuj, gotuj, gotuj. Zeżarłeś? On coś zeżarł? A tam, a dobra, bo on tam to jadł. Niechaj będzie.
za mało materiału. Ups. No, czekajcie. Możemy tak olać to. Dodać zwykłe. Nie. No i się zepsuło. Myślę, że lutelek nie spojrzał. Ty, a co robi Vito? Śpi, no. Nie. No to tyle było. No to on chociaż to jest zeżarł. No dobra, muszę tego pilnować bardziej. To będzie tragedia. Jak tam u ciebie teraz z budowaniem? No dobiję ten piąty poziom w miarę sprawnie. Mamy kuźnię. Tutaj możemy zrobić sobie na przykład proste hełmy. Tam ze dwa. No ze stali. To Vito akurat może się tym zajmować. Teraz ponosi. Ludzkie mięso 8 godzin do zepsucia. Jak będzie tam te 2 godziny, to tamtemu każemy zjeść. Dobra, a ty temu dajesz jeść. No to w tym momencie ja nie wiem, jak my nie możemy tutaj nic sensownego zrobić z tym więźniem. No to trudno, najwyżej się go zje w końcu. No nic z tym więźniem nie zrobimy. Także tego. Dobra, dajcie mi pomyśleć, co ja tu jeszcze potrzebuję ostatecznie. Albo to dalej, tu jest problem dalej. Nie odprężesz się. Rozwalasz to i rozwalasz to. Tu się jakieś dziwne rzeczy zrobiły i prądy na mnie idą. A my takich rzeczy sobie nie życzymy, żeby prądy nie szły. My chcemy tutaj prądy, po to postawiłem. Zablokowane przez topola dalej. Ja wiem, czy macie jakąś topolę. To jest brzoza. O jakiej topoli my mówimy? A, dobra. A takie topole. O, pościnaj to wszystko. Rachu ciachu i po strachu. Vito, no co ty tam masz za problemy? No odpocząłeś sobie. Już ci nie zakłócam snu. Rób sobie co chcesz. Dobra, zaczyna się kręcić. Jest nadzieja. Nie jest już zablokowane. Będą prądy. Znaczy to zależy od wiatrów. Ale mogą być prądy. I akumulator w sumie wypadałoby, bo raczej możemy. To na razie może tam tutaj do środka, no. Idzie od razu tu, nie musimy więcej kabli robić. Dobra, na razie działa. Będzie ostrzegało przed potworami. Jest nadzieja. Vito, czemu ty masz dalej wielkie ryzyko załamania? Co ty masz za problem? Weź sobie coś zjedz. Dobra, no i git. Jak sobie odpoczniesz, to... Ja ci, Vito, mogę powiedzieć... Jeszcze nie, no już zacząłeś już niby badać. No, rekreacja mu rośnie, wszystko jest git. I to zadowolony. Jak odpoczniesz, to rób te hełmy. Teraz ten poszedł. O, widzicie? Jest energia, jest nadzieja. Na lepsze jutro. Wszystko nam będzie działo. Tylko pytanie dnia. To wymagało budownictwo 5. Kurde, nie... Ach, i weź o tym pamiętaj, no. I weź o tym pamiętaj. A ja mógł zeżryć. Robimy grubego gula. Przepraszam, no dobra. No to tak, ty masz... Ale już nie, dobra, nie stawiamy jeszcze, bo nie zrobią dziurę. No ale tutaj musimy piąty poziom budownictwa wbić, żeby klimatyzację zrobić. To nam się aż tak szybko nie zepsuje. Bo to jednak to jest tam 3 na 10. I nie zapamiętał Lutelex, no. Typowy Lutelex. Dobrze, to pilnujmy może chociaż tego zajączka. On jest za jeden dzień.
Tobie powiemy. Znajdziemy coś mu do zjedzenia. Dobra, idź tutaj, no. Zje całe, w całości takiego jelenia. Dobra. Ten zatankowany będzie sobie robił hełmy. Wito wspaniały. I zobaczmy. Masz radę? Okej. Pobij na śmierć. Okej. Dopuść. Jeszcze tam Wito jakby mógł później przenieść, to w ogóle byłoby fajnie. I mamy hełm. Prosty hełm ze stali. Super sprawa, bulwo. A Wito, jak skończysz, to ci powiem, przenieś tego jelenia. A niech przeniesie. Ale mamy już 50 minut, pira z drzwi, więc moi drodzy, na dzisiaj to by było tyle. Tak zrobiłem idealnie, bo została jedna godzina do tego, więc dopiero w kolejnym odcinku zobaczymy, co tu się będzie działo. Tak was zrobiłem w bambuko. W każdym razie, jeśli ten materiał wam się spodobał, nie zapomnijcie go ocenić oraz skomentować. W sumie teraz sobie przypomniałem, żeby, no w sumie jeszcze nie mogę jej nazwać. Znaczy, mógłbym ją nazwać, ale... A mogę, nie? Czy nie mogę jej nazwać? A nie, nie ma tutaj tej opcji do nazywania. To nie mogę jej nazwać. No to nie. Do tej osoby na razie nie nazwiem. W każdym razie, jeśli ten materiał wam się spodobał, nie zapomnijcie go ocenić oraz skomentować. Ode mnie to tyle. Trzymajcie się!